Cześć, witajcie. Ja jestem oczywiście Baddat, a to jest kolejny odcinek na temat profilu Steam. Dzisiaj zajmiemy się taką bardzo ciekawą rzeczą, dokładnie gablotą tekstu. I dzisiaj pokażę wam, w jaki sposób można było użyć tej gabloty i zrobić na przykład jakiś rysunek za pomocą waszych emotek. Zanim zaczniemy, oczywiście przypominam, że w opisie macie link do mojego Discorda, na którego was zapraszam. Jest całkowicie odrębnym projektem od mojego kanału, to nie jest Discord kanałowy. Jest tam dużo memów, czasami gramy w Among Us, więc zapraszam, dołączcie do nas. Dobra, ale wracając do naszego odcinka. Bardzo często widzieliście, że na przykład ktoś właśnie u siebie posiadał jakąś tam animację, jakąś tam... Oprócz animacji na przykład właśnie gabloty czegoś, że ktoś miał przykładowo takie coś, tak? No i myśleli się, jak coś podobnego można zrobić. Akurat ten przykład ja wam nie pokażę, czyli jak zrobić nie z tekstu, tylko z emotek. Ale gdybyście chcieli, również byłem w stanie wam zaprezentować, jak zrobić podobny rysunek. Okej. Zacznijmy od tego, że po pierwsze tak. Musicie mieć dosyć dużą bazę emotek, żeby to zrobić. Co ja mam na myśli? Jak przejdziecie do swojego inventory, zakładkę Steam, to po wszystkich tych kartach, dalej, po wszystkich tych, będziecie mieli właśnie emotki. I właśnie bazę tych emotek powinna być dosyć duża, żebyście byli w stanie cokolwiek z nich zrobić. Najlepiej, żeby były właśnie różnych kolorów, żeby się odróżniały od siebie. Jak już to wszystko, jak już macie jakąś tam bazę, powiedzmy 50 emotek, nie wiem, 60, przechodzicie na stronę, którą macie w opisie. Jest to stronka Mozaticon i tutaj wklejacie swój Steam ID, który znajduje się tutaj po prostu. Tutaj jest ID i jest ID waszego profilu. Jak go wklejacie, on pobiera bazę wszystkich waszych emotek, którą wyświetla w ten oto sposób. I dobra. A teraz tak. Dosyć prosty sposób dla tych, którzy nie chcą dużo rzeczy robić, a potem pokażę trudniejszy. Wchodzicie, wybieracie po prostu rysunek, który wam się podoba. On jest tutaj dodawany, no i macie go. Możecie tutaj sobie pobawić się quality, wtedy on podbiera w inne różne sposoby, różne kolory powybierać, tak, więc tym też możecie pobawić, bo jesteście w stanie rysować swoje własne, tutaj macie narzędzie, tak, i rysować swoje własne rysunki, jakoś z tym się bawić. Ja natomiast wybiorę dłuższą drogę, trudniejszą. W opisie również będziecie mieli link do tej stronki, czyli pixelart.com, i tutaj będziecie w stanie stworzyć własnego pixelarta. Ja wybieram długość 32x32, klikam File, Open Image i otwieram swój rysunek. Jak już go mam, to zaczynam go przerysowywać, żeby był bardziej widoczny, tak? Czyli używając tutaj pencil, zaznaczam granice rysunka, żeby to był bardziej taki, bardziej widoczny pixel art. Oczywiście też wracając na chwilkę, gdyby ktoś się pytał, czy można było to zrobić w Photoshopie albo w Gimpie, to oczywiście jak najbardziej. Ja pokazuję wam po prostu jeden ze sposobów, taki, który ja uważam za najłatwiejszy, bo nie trzeba ani niczego ustawiać, ani niczego tam podbierać, podporządkowywać. Więc to jest jedna po prostu z łatwiejszych dróg.
I okej. Okay. Jak już jesteśmy zadowoleni z efektu, który mamy, klikamy sobie wtedy File. Pardon, klikamy wtedy Download. Taki sam size zostawiamy. Download jest nam pobierany wtedy ten pliczek. Wrzućmy go sobie na pulpit, żeby było nam łatwiej znaleźć. I wchodzimy do Mozaticona. Wybieramy nowy ten. Wybieramy nasz pixel art. Open. I bawimy się teraz tutaj wyglądem tego, co by nam bardziej pasowało. Ten akurat wygląda mi na dosyć odpowiedni. Jak już to mamy, to musimy teraz jeszcze to tutaj zedytować. Dokładnie połączyć niektóre, jak widzicie, tutaj nie połączyło nam, usunęło nam usta, tym się pobawić. No i to robimy w dosyć podobny sposób, tak? Wybieramy tutaj emotkę. No i jak już jesteśmy zadowoleni z naszego efektu, który mamy, to możemy sobie go zapisać, klikając export. I mamy tutaj po prostu cały kod wszystkich emotek. Wtedy przechodzimy na nasz profil Steam, edytuj lub zmień gablotę. Skrolujemy do niej, usuwamy kod, który mamy, wklejamy nowy i klikamy zapisz. Przechodzimy na nasz profil, żeby zobaczyć, czy wszystko działa. Jak widzimy, jest. Jest nasz profil, jest nasz rysunek, który ustawialiśmy. No i tak właściwie to tyle z wybierania i ustawiania rysunków emotkami. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, że będzie więcej odcinków. Mamy jeszcze parę gablot do obgadania, na przykład odznak. No i w sumie to tyle. Trzymajcie się i pa.